Zabija dla Rosjan. Teraz zdradza, ile zarabia za śmierć Ukraińca Białorusin zabija dla Rosji. Mówi, ile zarabia za śmierć Ukraińca. Białorusin Dzianis Zu, skazany w kraju za morderstwo, walczy w Ukrainie po stronie Rosji. Mężczyzna ujawnił w sieci, że dotychczas pozbawił życia 42 ukraińskich żołnierzy. Przekazał także ile na tym zarabia. Ukraiński bloger Edgar Myrotforec nawiązał kontakt z Janisem Złem na jednym z portali umożliwiających anonimowe rozmowy. Białoruski snajper ujawnił się pod nazwiskiem oraz przekazał, że walczy teraz po stronie Rosji w wojnie w Ukrainie. Wojna w Ukrainie. Białorusin zabija Ukraińców. Zdradza, ile zarabia Zł. Pokazał Myrotforecowi dokumenty poświadczające tożsamość oraz fakt służby jako żołnierz kontraktowy. Miesięcznie otrzymuje 250 tysięcy rubli, czyli około 20 tysięcy złotych. Jeśli zabije się oficera, to jest dodatkowa premia 100 tysięcy rubli. Jeżeli z kolei złapie się go w niewolę to 250 tysięcy rubli. Mnie ta sztuka udała się dwukrotnie, mówi Białorusin, którego słowa cytuje białoruska niezależna telewizja Białusat. Stacja zwraca uwagę na to, że w oficjalnych dokumentach białoruskich nie ma żadnego śladu poświadczającego jego wyjazd z kraju. Oznacza to, że kraj opuścił nielegalnie lub za cichą zgodą władz w Mińsku. Fakt ten miała ustalić niezależna od tychże władz gruba hakerów z Białorusi.